Dla wielu wygląda jak konstrukcja obcej cywilizacji, dla innych po prostu szpeci miasto. Kończy się historia słynnej willi na dachu bloku mieszkalnego w Jastrzębiu-Zdroju. Właśnie ruszyły prace rozbiórkowe. Paweł Jędrusik. W Jastrzębiu-Zdroju raczej trudno spotkać kogoś, kto nie zna słynnej willi na dachu. Jej budowa rozpoczęła się równo 30 lat temu, ale już w trakcie prac okazało się, że konstrukcja nie została wykonana zgodnie z prawem. Dopiero teraz ruszyła rozbiórka futurystycznej nadbudowy, a zleciła ją górnicza spółdzielnia budownictwa mieszkaniowego, do której należy blok. Wie pan co, bardzo dobrze. Blok się zapadał z tamtej strony, ja mieszkam z tamtej strony. Małżonka się skarży, no po prostu jaki większy ulewa, czy w zimie było w śniegu, to tego. Po prostu zalewało się mieszkanie, no. Woda kapała, o. Mnie to nie przeszkadzało, że to takie jest, a że to ludziom wpływało źle na mieszkanie, no to wiadomo, że to. To, panie, to już powinno być z 5 lat, albo ze 7 rozebrane dawno. Bo to straszy to. Cały jeszcze mnie straszy. Zagrożenie bezpieczeństwu, choćby tym ludziom, co tu mieszkają, prawda? Bo to już tyle lat stoi. Fundamenty wiadomo jakie są, ale ogrodzenie, pręty zardzewiałe. Prace przy likwidacji nadbudowy ruszyły pod koniec czerwca. Sama rozbiórka potrwa około 3 miesięcy, a na czas prac konieczne było opuszczenie lokali przez mieszkańców jednej z klatek schodowych. Przy obiekcie już widać rusztowania postawione przez wykonawcę rozbiórki. Na razie wykonywał pracę wewnątrz nadbudowy, czyli ściąganie instalacji, szukanie tych instalacji tak naprawdę. Od 1 lipca zaczyna się, czy od 2 lipca zaczyna się drugi etap, czyli rozbiórka tych głównych fragmentów na segmencie A. Z rozbiórki cieszą się nie tylko mieszkańcy, ale także urzędnicy. Tak samo jak była to konstrukcja nietuzinkowa, tak samo niebezpieczna. I o ile jako miasto nie jesteśmy zaangażowani w czynności rozbiorowe, to i tak bardzo cieszy nas fakt, że ta rozbiórka teraz następuje i mieszkańcy już niedługo będą mogli wrócić do bezpiecznych mieszkań. W ramach pierwszego etapu wykonawca rozbierze nadbudowę nad jedną z klatek i odtworzy dach wraz z kominami w tej części budynku. W drugim etapie usunięta zostanie pozostała część konstrukcji.